W piątej kolejce Ligi Mistrzów siatkarki Organiki Budowlanych Łódź nie dały rady francuskiemu Cannes. Był to mecz ostatniej szansy dla łódzkiego zespołu, który był przecież rewelacją poprzednich rozgrywek i w Plus Lidze, i w Pucharze Polski, dzięki czemu wywalczył sobie przepustkę właśnie do Ligi Mistrzów. Tutaj aż tak słodko nie jest, ale też łodzianki trafiły na bardzo trudne zespoły, m.in. z Villa Cortese i Cannes właśnie, które dziś wygrało w hali łódzkiego ośrodka sportu 25-18, 25-22 i 25-16 w ostatnim secie, praktycznie dając żadnych szans drużynie Wiesława Popika. Wraz ze mną jest Katarzyna Ciesielska, libero łódzkiej drużyny. Kasia, kłopoty dopadają was co i rusz. Zdarzyła się porażka w lidze z Mielcem, później przyszła kolejna z Aluprofem i też ta nieprzynosząca wstydu z Muszynianką, no ale w lidze mistrzyń też większość porażek. Dziś z Cannes i to taka gładka 0-3. Ja wiem, że to jest wielki zespół, ale w tym ostatnim secie no, chyba się poddałyście. Nie chcę tego na gorąco tak oceniać i sądzę, że będzie to przeanalizowane, czy się poddałyśmy. Na pewno w tym drugim secie, gdzie w pewnym momencie załapałyśmy i szło tak punkt za punkt, że tak powiem. Cannes nie pozwalało nam na zbyt wiele. Każda wywalczona z trudem piłka była powstrzymywana, a to przez ich blok, a to zagrywały bardzo trudną piłkę. No i niestety tak wyszło. Ten chyba drugi set nas troszkę dobił, dlatego wydaje mi się, że w trzecim niestety spuściłyśmy troszkę głowy. Drużyna z Cannes to zespół, który regularnie zajmuje miejsce w czołówce rozgrywek Ligi Mistrzów. Dla was zamyka się ten etap tak naprawdę, bo nie macie szans dla was do następnej rundy. Jakie doświadczenia z tego wyniosłyście? Mierzyłyście się z dobrymi zespołami, to zaprocentuje w lidze? Na pewno tak, bo nie ma co porównywać tutaj gry Lidze Mistrzyń do Ligi naszej polskiej, chociaż niczego jej nie ujmuje, są też bardzo dobre drużyny, ale tutaj dodatkowo dochodzi jakaś presja, jakaś dodatkowa trema związana z tym najwyższym szczeblem rozgrywek. Jaka będzie wasza przyszłość w Plus Lidze? Mam nadzieję, że jak najlepsza. Masz nadzieję, bo też no, wymagania kibiców rosną. Oni was nie zawodzą, przychodzą i wypełniają tu halę, mimo zimna, śniegu za oknem, to w środku tygodnia kilka tysięcy ludzi zjawiło się dzisiaj na spotkaniu z Cannes. Na to naprawdę nie możemy narzekać, mimo, tak jak wcześniej tutaj powiedzianych, wymienionych porażek. Kibic przychodzi, wierzy w nas i dopinguje i naprawdę nam to bardzo pomaga i mam nadzieję, że w tych przyszłych spotkaniach ligowych to szczęście przyjdzie w końcu do nas.